W poprzednim odcinku bohater zebrał w końcu 4 amulety i wrócił do szamana. Ten miał mu stworzyć miksturę niezniszczalności, lecz nie wszystko poszło po myśli bohatera. Szukałeś pomocy w zabiciu Mrocznego Lorda. To ty jesteś Mrocznym Lordem. Co? Że co? Jak? Aby ci pomóc, muszę cię zabić. Niemożliwe. Ach, kurde. On chce mnie pokonać, będzie ciężko. Wypił miksturę. O w mordę, jaki on jest teraz potężny. Co chwila się regenuje. Przecież on jest niezniszczalny w tym momencie. Jak to mam go pokonać? Ła! Dobrze, jego ciosy nie są aż takie silne. Jaki on jest silny, masakra. Się zdąży zregenerować. Muszę czekać, dopóki on się... nie zregenerują, albo użyję także mikstury niezniszczalności, którą zrobił. Trudno, zużyję tą miksturę. Teraz moja kolej na walkę z tobą. Zginiesz! Nie zabijesz mnie, nie. Nie masz szans na zabicie mnie. Ale on szybko się regenuje. Masakra. Na szczęście ja też. Zgiń! Nic nie miał przy sobie? No to dobra, trudno. Uff. Ale ta mikstura jest dziwna. Rzeczywiście, ma nieźle. Wow! Rzeczywiście ta mikstura jest naprawdę niezła. O w mordę, jakie to jest szybkie teraz. Znaczy to, ja jestem szybki, strasznie. Jak pędzę, nie no. Jak na speedzie. Gdzie jestem? A, tu jestem. Dobra. Muszę iść chyba po mleko na wszelki wypadek. Żelazo było jego w domu. O, obsydian. Nie, nie było. Sprzedałem całe żelazo przecież. Zrobię sobie obsydianową siekierę. Szafiry. Gdzie? Jezu, jak naprawdę tym jest za szybkie to wszystko. Muszę wziąć pałkę metalową. Stąd. Dobra. Żelazny patyk dokładnie, nie pałkę. Patyk. I teraz zrobię obsydianową siekierę. O ile dobrze pamiętam, to się robiło to w ten oto sposób. Doskonale. Obsydniowe ostrość 10. Odrzut 1. Zobaczymy, jakie to jest silne. Nieźle. A to? 29. Dobrze, on nie widział, bo bym miał problemy. Czyli to jest lepsze. Nieźle. To muszę wyrzucić, nie przyda mi się do niczego. Ale co ja mam teraz zrobić? Co? Tam skąd przyszedłem? Czyli to tam. Jedno mleko powinien sobie wziąć na wszelki wypadek. Jak będę... O, momencik. Gdzie to? Zaraz wezmę jedno mleko. Okej, zostawię niepotrzebne rzeczy tutaj. To szafir zostaje, mana. Nie wiem, zostaje na razie. Tych amuletów mi nie potrzeba więcej.
Diamenty wezmę, schowam gdzie indziej. Węgiel tak samo. Do tej mojej magicznej skrzyneczki. Okej, dobra. Gdzie to jest? Tu schowam to wszystko, co tutaj teraz mi się nie przyda. Mikstura zmęczenia, nieźle. Mleko się przyda, dobra. Jakby musiał się pozbyć tego wszystkiego, stanów jakich, jakie posiadam. Przyszedłem stąd, więc będę musiał pójść tym tropem. Ale... Przyszedłem stąd, dobrze pamiętam. Dziura jakaś. Kolejna dziura. Ale co mi to da, jeśli ja tam pójdę? Nieźle, jesteś coraz bliżej. Jakie dziury? Nie wiem, będę się trzymał plaży. Okej, teraz tutaj. Co to jest? Co to za monstrum? Ja pierdzielę. Co? Gdzie jestem? O, to się już nie chce otworzyć. Co to jest? Gdzie ja jestem? Otwiera się na mnie. Dziwne. Patrzę na te schodki. O kurde, jaki mechanizm. Co to jest? Świniak. Czyli chyba muszę wrzucić tu świniaka. Ona się tu nie zmieści, coś mi się wydaje. Idź tu, świniaku. O, to o to chodziło. Zabuduję to. Coś się otworzyło, ale co, nie mam pojęcia. Kurczę, muszę coś tu zostawić. O, otwarte. Co to jest? Jakiś hełm czy co? Kolce, krew, mięso. Głowy. Głowy. Mięso. Kosa. Mięso. Bicze, jakieś pejcze. Co to było? Głowy, kolejne głowy. Wszędzie będzie wszystko. Śmierć. Cały czas śmierć i śmierć. Narzędzia tortur. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Wszędzie martwe albo elementy ciała. O co tu biega? A tutaj co jest? Co tu jest? Miecz gniewu. Miecz arystokraty. Ostrze wojownika. Moje miecze! Skąd one się tu wzięły? Skąd to się tu wzięło? O, ktoś tu szafiry zapomniał zabrać chyba. Co to jest? Miecz dewastacji. Siekiera berserkera. Hełm niebieskiego lorda? Buty pomarańcze... Co? Czerwonego lorda? Diamentowe wyposażenie?
Kurczę, skończyło mi się wszystko. Przepisy, miecz dewastacji. Miecz dewastacji. Mhm, w ten sposób. Zróbmy go. Jak to było? Słabą pamięć mam. Miecz dewastacji. Wow, jest lepszy niż siekiera. O, ta siekiera obsydianowa. Czyli to już odpada. A, siekiera berserkera. Ulepszona po prostu. Uff, mordy, jakie to jest potężne. Odłożę te rzeczy tutaj. To mi się już nie przyda więcej. To mogę tu odłożyć. Zawsze mogę tu wrócić. Dobrze. To idę stąd. Będę musiał przetestować te dwie bronie. Co tu jest? O co tu chodzi? O, w mordę, palą się. O, w mordę. To jest chyba jakieś narzędzie tortur. Ze szczura. Co, jedzonko to ktoś smażył. O, stół. Ciemno tu, a tu co jest? Co tu jest? Płomień się włączył, a to? Drzwi, a to? Wow! Ała! Strzelił do mnie! Dobrze spłonąłeś. Krew. A co tu jest? Jakieś słoje. Klatki. Boże. O, łazienka, toalety. A, tam jest wyjście, tu. Koń. Czarny koń? W zbroi złotej? Żarcie, farmy widzę.
To mnie niepokoi. Wydaje się, jakby mnie rozpoznawał. A tu? Może przyniosłeś mleko. Lubię je. O co tu? Zabrał mi mleko, jak? Jesteś! Czemu tak bardzo pragniesz mojej śmierci? Czy nie byłeś dobrze z tym, jak zabijałem? Co masz na myśli? Jestem wytworem twoich decyzji. Przeszłość to ty zdecydowałeś mnie stworzyć. Co? Plus albo przewóz, jeśli ty zginiesz, ja będę żyć. Ja zginę, ty przeżyjesz. Ukrywę prawo natury, zabij albo cię zabiję. Zdychaj. Gdzie ty jesteś? O Jezu! Ty zginiesz tym razem, nie masz szans ze mną. Ła, ła. Ty zginiesz. Co się stało? Coś złapałem, ale co? Nic nie widzę, ślepo. Płytka naciskowa. Tu jest zamknięte. Nic nie widzę. Jakaś biblioteka. Wrócę się w tamto miejsce. O, tu widzę coś. Jakieś drzwi, to nie te. Tu było. O. Jakieś skrzynia. O, mleko, dobrze. Wow. W mordę jego! Co to jest? Siekiery, miecze, kosy. Klucze jakieś. Shurikeny. Katana. Co to jest? Tutaj leżą tylko zwłoki. Przeszukaj zwłoki. Albo szukać zwłoki, uderz w nie. Ile rzeczy tu z niego wyleciało. A tutaj? To samo. Jakie głowy, skąd one tu? Boże święty. Ktoś tu sobie salę trofeów zrobił. Odłożę tutaj to. To mi się na pewno nie przyda teraz. Tu był mroczny lord. Pokonałem go? Tak łatwo? Dziwne. Creeper? Gdzie jestem? Co to jest? Mleko kolejne. W mordę smoki! Ja pierdzielę! Nie, jeśli podejdę... On się na mnie patrzył? Nie, myślałem. Nie! Nie bij mnie! No zaraz, on mnie nie bije. Ten smok wygląda, jakby mnie lubiał. O co tu chodzi? Na ten? Ten smok wygląda, jakby mnie znał. O co tu chodzi? Mam drzwi zamknięte. Przejdę tutaj. Co się dzieje? Ktoś tam jest, widzę. To chyba mroczny lord. Co? Ty żyjesz? Myślałeś, że tak łatwo mnie pokonać? Nie wrócę tam, skąd przybyłem. Zabiję cię i będę wołał. Nie pozwolę ci! Spróbuj mnie odstrzymać.
Zginiesz. Gin, gin, gin. A masz ty. Ła. Au, 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 au. Pokonałeś mnie. Jednak jesteś silny. Powiedz mi, skąd przybyłeś? Jestem demonem z piekła, na imię to Etrixe. Jakim cudem przejąłeś moje ciało? Nie przyjąłem go. Sam je oddałeś. Jak? Co? Duchowny Winterusz napadł na siebie swoją rodzinę podczas powrotu od twojej umierającej prababki. Był to za miastem, aby chronić żonę syna. Poświęcić swoje ciało. Wtedy sam wyzwany i wtedy stałeś się mrocznym lordem. Mam żonę? I syna? Gniezd znajdę ich oraz Winteusza. Pójdź do najbliższego miasta na wschód. Tam pozyskasz więcej informacji. Żegnaj wielkich ludzi. Byłem mrocznym lordem? Okazuje się, że jednak byłem mrocznym lordem, tylko sobie tego nie uświadamiałem. Teraz moim celem jest odnalezienie duchownego Winteusza i zemszczenie się, a także odnalezienie mojej żony, o ile jeszcze żyje.